Możemy sobie usiąść. Bardzo potrzebujemy Ducha Świętego. On jest tym, który dalej prowadzi dzieło zbawienia wykonane przez Jezusa Chrystusa. Każdemu nas wskazuje drogę dojścia do Pana Boga. Tak ważne, żebyśmy umieli się wsłuchiwać Jego natchnienia i potem realizować Jego wolę. Kiedy będę wsłuchiwał się, to uwierzę, że będę w stanie pobiec 150 km, tak jak Maryja dzisiaj, żeby zanieść dobrą nowinę. Bo tyle kilometrów przeszła Matka Najświętsza, po to, żeby podzielić się radością z Boga, który w niej przebywa, który jest obecny w jej łonie. I Elżbieta to rozpoznaje. Rozpoznaje tę obecność Pana i wyznaje, kim jest sama Maryja. Powie, że skądże to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie. Uznaje Jezusa jako Pana, ale też wyznaje wielką godność Matki Najświętszej, która jest Jego Matką. To spotkanie dwóch kobiet jest takim pięknym przykładem dzielenia się tym, co od Pana Boga otrzymujemy, bo obydwie mają świadomość, że zostały tak bardzo obdarowane przez Niego. Maryja obdarowana Synem Bożym, Elżbieta obdarowana dzieckiem, na które tak długo oczekiwała. I dlatego też to pierwsze czytanie na pewno w pierwszym rzędzie odnosi się do świętej Elżbiety, o której autor Natchniony powie, że zlitował się. Właściwie Bóg mówi: zabiorę od ciebie niedolę, abyś już nie nosiła brzemienia z niewagi. Dla kobiety izraelskiej było znakiem odrzucenia przez Pana Boga, jeśli nie mogła posiadać dziecka. A Pan przekracza siły ludzkich możliwości, natury, sprawia cuda. I ta kobieta też już w swojej starości, jak powie Pismo Święte o niej, urodziła syna. I też obydwie rozpoznają, że to jest wszystko dziełem Pana Boga. To nie jest ich tylko zasługą, ale jest darem, który otrzymały z ręki Stwórcy. I to rozeznanie tej wielkości Pana Boga i Jego działania wyrazi później Matka Najświętsza w tym pięknym hymnie Magnificat, w którym wyznaje, kim jest Bóg. On jest wielki, on jest święty, jest tym, który tak wielkich dzieł dokonał, nie tylko w jej życiu, ale i w życiu całego narodu Izraela. Dlatego wychwala te wielkie dzieła, mając świadomość, że sama jest uczestnikiem tych dzieł i sama została napełniona tym, co Pan Bóg najwięcej może dać człowiekowi. Największym darem to jest Duchem Świętym. Pamiętamy, jak Jezus mówił w Ewangelii, że Ojciec wszystkiego może Wam odmówić, ale na pewno nie odmówi Wam Ducha Świętego. On go daje każdemu z nas po to, żebyśmy też potrafili w Jego mocy rozpoznać, jak sami zostaliśmy obdarowani przez Boga, jak wiele jest tych darów, które stały się naszym udziałem. Ale to wszystko jest łaską od Pana, który do nas przychodzi i który ciągle udziela swoich łask tym, którzy go proszą. Akurat nie tak dawno, bo 3 tygodnie temu odwiedzili mnie z moich znajomych, z mojej rodzinnej parafii, młodzi małżonkowie, właściwie 4 lata po ślubie. Kiedyś spotykam ich na święta Bożego Narodzenia. Mówię, że się modlicie o dziecko. Bardzo się modlimy, ale na razie jakoś nie możemy mieć. Prosimy Pana Boga. Mówię, pomódlmy się, żeby Pan Bóg sprawił, żeby poczęło się dziecko. Pomodliliśmy się, oni przyjechali powiedzieć, że Pan Bóg przyszedł z pomocą, wysłuchał modlitwy. Popatrzmy, to są te wielkie dzieła Boże, których Pan Bóg dokonuje. Jeśli my mamy otwarte oczy, to będziemy później rozpoznawać Jego obecność, Jego miłość, która jest rozlewana ciągle do naszych serc. A jeśli będziemy prosić z wiarą, to później także otrzymamy. Tak ważne jest to zaufanie do Pana, świadomość, że to,
On nas obdarowuje i wszystko jest Jego łaską. Taki drugi ważny element z tej Ewangelii dzisiejszej to jest służba, bo Maryja idzie do swojej krewnej po to, żeby jej służyć i w pokorze serca posługuje Elżbiecie, dla której ma niedługo już nadejść czas rozwiązania, kiedy porodzi swojego syna. Maryja jest do dyspozycji swojej krewnej i w ten sposób chce nam pokazać, że prawdziwie uwielbiamy też Pana Boga wtedy, kiedy posługujemy drugiemu człowiekowi, bo w służbie jest nasza wielkość. Ja, kiedy posługuję Jezusowi, to mam świadomość, że czynię to w usłudze dla moich bliźnich, w których On jest obecny. I dlatego spieszam z pomocą, po to, żeby ten człowiek doświadczył Bożej miłości, Bożej łaskawości dzięki mojemu zaangażowaniu. Ale ta miłość, którą spełniam, ta powieść św. Paweł dzisiaj powinna być bez łbu, obuty, czyli nie mogę czegoś czynić na pokaz, żeby mnie zauważyli ludzie, żeby mnie chwalili, ale i też czystą intencją, żeby służyć tym ludziom potrzebującym. Uciekam od złego, jak dalej mówi św. Paweł, żeby czynić dobro. I dopóki żyjemy, kochani, powinniśmy to dobro czynić. Jest taki piękny tekst św. Pawła do Galatów, kiedy mówi, że dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a szczególnie naszym braciom w wierze. Czyli dopóki żyję, Pan Bóg chce, żebym to dobro czynił, bo dzięki temu dobru ludzie rozpoznają działanie Boga, który jest we mnie i który przychodzi im z pomocą przez moją posługę. I wtedy, kiedy będę służył z wielkim zaangażowaniem, z wielką miłością, to będę dzielił się samym Jezusem, ale też rozpoznam, że wtedy, kiedy posługuję, to jestem sługą wielkiego Króla, czyli Jezusa, któremu służę. I dlatego też zauważam Go w moich braciach, siostrach, których spotykam na drodze mojego pielgrzymowania. Trzeba nam się otwierać na dary Ducha, bo wtedy, kiedy będę otwarty na Boże działanie, na Ducha Świętego, On mi pokaże miejsca i wskaże też środki, których trzeba użyć, żeby w tej służbie być jak najbardziej skutecznym. Mi się bardzo podoba przykład diakona Filipa, którego, jak dzieje apostolskie mówią, Duch Święty uniósł i postawił go na drodze, po której podróżował urzędnik etiopski. Pan go posłał właśnie tam, gdzie ten człowiek potrzebował wyjaśnienia, pomocy, bo nie rozumiał pisma. Jeśli ja będę otwarty na Ducha Świętego, to mnie będzie porywał. Będzie mnie porywał po to, żebym poszedł do koleżanki, która jest chora, czy do kolegi, który sobie z wieloma rzeczami nie radzi. On mnie tam pośle, ale ja muszę być też otwarty na jego natchnienia, po to, żebym później mógł je zrealizować, wypełnić. Jak naszej młodzieży, jak z Wielką Kościoła, która przystąpiła dzisiaj do bierzmowania, chcę Wam życzyć, żebyście byli otwarci na Ducha Świętego, napełnieni Jego mocą, będziecie mogli później też wieść Jezusa, spieszyć z pomocą, posługiwać. Na pewno tej służby się nie wstydźcie, bo w tym jest nasza prawdziwa wielkość, gdy ja będę pokornie posługiwał chorym, cierpiącym. Jest bardzo wiele. Przecież jest hospicjum w Jarosławiu, pewnie w domach też są nasi chorzy, cierpiący, którym możemy przychodzić z pomocą. I Pan nas tam posyła, ale trzeba się wspiąć w górę, czyli też muszę wyjść ponad siebie, zrezygnować z tego, co przyjemne dla mnie, żeby ta radość posługiwania, radość Jezusa, którego posiadam w sercu, żeby dzielić z drugim człowiekiem. I życzę nam, żeby tutaj po młodzieży z kolegiaty jarosławskiej mówili, że to jest młodzież, która chętnie spieszy z pomocą. Tak Maryja, tak samo i wy. Biegnijcie do tych, którzy na tę pomoc czekają, żeby oni mogli rozpoznać, że to Pan przyszedł, aby im służyć, żeby ich pocieszać, umacniać.